26 maja wspominamy świętego Poncjana, męczennika. Dobra nowina w Ugandzie była głoszona od 1879 roku. Pierwszymi misjonarzami byli ojcowie ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, znani jako Ojcowie Biali. Głosili Ewangelię na dworze króla Ugandy, Mutesa I. Początkowo cieszyli się wielkim uznaniem, jednak zostali wygnani z kraju w 1882 roku, gdyż król nie chciał zrezygnować z wielożeństwa i przyjąć nauki chrześcijańskiej o małżeństwie monogamicznym. Zaakceptował natomiast islam. Wypędzeni misjonarze osiedlili się w pobliżu granicy państwa i na tyle, ile było to możliwe, wspomagali zostawionych w Ugandzie neofitów. W 1884 roku, po śmierci króla, tron objął jego syn Wanga II. Nie tylko nie pozwolił na pracę misjonarzom, ale rozpoczął krwawe prześladowania. Zginęło w nich 40 Anglikanów ze swoim biskupem i grupa katolików, wśród nich Karol Wanga. Byli to ludzie z najbliższego otoczenia króla. Przyczyny wybuchu prześladowania były złożone. Król był zmienny w swojej polityce. Początkowo sprzyjał, a potem prześladował chrześcijan. Działania Anglikanów i katolików utożsamiał z zamiarami kolonizatorów z Anglii i Niemiec, którzy zazwyczaj nie przychodzili z dobrymi i pokojowymi planami do miejscowej ludności. Nawrócenie na anglikanizm czy katolicyzm osób z najbliższego otoczenia króla w jego oczach osłabiały jego autorytet i zwiększały poczucie niepewności. Król nie stronił także od stosunków seksualnych z mężczyznami i dziećmi. Dodatkowo, różne przy tym względy osobiste były przyczyną wybuchu prześladowania religijnego. Jednym z męczenników z Ugandy jest święty Poncjan. Urodził się w Bulimo około 1850 roku, należał do klanu Nioni. Gdy miał 13 lat, zaprowadzono go do królewskiego pałacu, gdzie został paziem władcy Mutesa. Po jego śmierci w 1884 roku dalej służył na dworze królewskim jego synowi Wanga II jako żołnierz. Poncjan był tak mściwy i porywczy, że wyróżniał się wśród innych żołnierzy. Na dworze królewskim poznał chrześcijan, a ci zapoznali go z nauką chrześcijańską. Poznawał ją i pracował nad zmianą swojego charakteru, gdyż przygotowywał się do przyjęcia chrztu świętego. Ochrzczony został 18 listopada 1885 roku. Jako chrześcijanin zmienił się radykalnie. Kierował się w życiu zasadami wiary. Postępował sprawiedliwie, ale z tego powodu naraził się i popadł w konflikt z katem królewskim. Wtrącono go do więzienia. 26 maja 1886 roku król, rozzłoszczony tym, że coraz więcej osób z jego otoczenia było chrześcijanami, a paziowie odmawiali współżycia z nim, postanowił wymordować chrześcijan ze swojego dworu. Tą sytuację wykorzystał kat królewski, który pamiętał zatarg z Poncjanem. Wyprowadził go z więzienia i zapytał, czy jest chrześcijaninem. Poncjan przyznał się, wyznał wiarę i potwierdził, że się modli. Było to równoznaczne z wyrokiem śmierci, który wykonał natychmiast. Kat przeszył go włócznią, a potem ściął Poncjanowi głowę. Męczenników z Ugandy beatyfikował papież Benedykt XV 6 czerwca 1920 roku. Kanonizacji natomiast dokonał papież Paweł VI 18 października 1964 roku w Rzymie w czasie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan, aby dalej rola Twojego Kościoła, wzroszona krwią świętych, Karola Wangi i jego towarzyszy, przynosiła obfite plony. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.